A przed nami rozważania, otwarte sieci optyczne, za i przeciw. Kto zyska, kto może stracić taką dysputę na tej scenie? Przeprowadzą teraz Marcin Bała, CEO Salumanus, i Łukasz Sukiennik, dyrektor działu systemów transmisyjnych. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy bardzo, witamy. Kiedyś w początkach sieci telekomunikacyjnych to telefonistki były odpowiedzialne za przyłączanie okablowania, żeby połączyć rozmowy telefoniczne. Można powiedzieć, że w tamtych czasach mieliśmy w ten sposób pełną interoperacyjność, bo co do zasady nie było dwóch takich samych telefonistek, nie mówiąc już o zaawansowanej inteligencji. Dzisiaj z nowinkami technologicznymi jesteśmy w stanie zarządzać globalną siecią zasadniczo za pomocą klikania w myszkę i w klawiaturę. Czy otwarte sieci optyczne to jest kolejny krok ku przyszłości? Wyobraźcie sobie Państwo możliwości łączenia różnych technologii, różnych komponentów pod jednym i tym samym systemem zarządzania. Jaka to jest łatwość? Dzisiaj z Marcinem chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o optycznych sieciach, o otwartych sieciach optycznych w takim ujęciu holistycznym, czyli omówić, co rozumiemy pod tym pojęciem, przedstawić, jakie trendy na rynku panują, które pomagają podejściu do tej technologii, przedstawić korzyści i zagrożenia płynące z możliwości współdzielenia swoich infrastruktur pod jednym wendorem, dostosowania się do technologii. To, że otwarte sieci optyczne dają operatorom duże korzyści, to jest pewne i to już wiemy. Natomiast chcielibyśmy też powiedzieć o tym, kto może na tym stracić i które grupy i firmy, które zajmują się sprzętem transmisyjnym, mogą mieć problemy z dostosowaniem się do nowych trendów w aplikacji. Także dziękujemy i zaczynamy. Jeżeli chodzi o otwarte sieci optyczne, to żeby w ogóle to było możliwe, może zacznijmy sobie od takiej krótkiej definicji, tak, żebyśmy wszyscy byli na, jak to się ładnie po polsku mówi, on the same page. W otwartych sieciach optycznych chodzi o to, żebyśmy byli w stanie, zamiast tego, co widzimy po jednej stronie slajdu, gdzie wszystkie kropeczki są jednokolorowe, właśnie instalować takie kropeczki wielokolorowe. Czyli niezależnie od tego, od kogo weźmiemy urządzenie, żebyśmy byli w stanie je w naszej sieci zainstalować, czyli od oddzielenia tak naprawdę sprzętu od oprogramowania, bo tylko wtedy to będzie możliwe. Jeżeli popatrzymy sobie na otwarte sieci optyczne, to właśnie musimy spełnić kilka rzeczy, żebyśmy byli w stanie te sieci wdrażać. Czyli już wspomniane przeze mnie oddzielenie sprzętu od oprogramowania, to jest coś, co pozwoli nam zwiększyć konkurencyjność na etapie wyboru konkretnych komponentów do sieci. Gdyż mogąc wybierać z kilku wendorów, jesteśmy w stanie poprawić sobie konkurencyjność. Żeby to było możliwe, musimy mieć standardy, które będą nam tą interoperacyjność wspierać i temu poświęcimy sporą część naszej prezentacji, żeby te standardy omówić i to, co możemy z tym zrobić. Jak już będziemy mieli ustandaryzowane komponenty, które będą w stanie ze sobą rozmawiać zarówno po stronie elektrycznej, jak i po stronie optycznej, to kolejną rzeczą będzie wspólne zarządzanie nimi. I tutaj wydaje się, że takim dobrym kierunkiem jest połączenie również warstwy optycznej do naszych kontrolerów SDN-owych, które często w tych wyższych warstwach sieci zaczynamy już wdrażać. Kolejny aspekt to jest taki, że mając zbudowane już takie otwarte sieci optyczne, które mogą działać na różnych wendorach, powoduje, że uruchamianie kolejnych usług na tych sieciach również będzie tańsze, bo mamy wyeliminowanego vendor locka. To znaczy, że wybierając konkretną usługę, konkretne urządzenia do zrealizowania tej usługi, nie musimy stricte być przywiązani do oferty jednego wendora, tylko możemy zrobić sobie konkurs ofert i konkretnego wendora wybrać. Ale nie tylko o to chodzi w tej otwartości, żeby kupować taniej, bo dużo więcej zyskujemy na tym, że możemy szybciej wdrażać innowacyjne rozwiązania. Ta innowacja powoduje, że dużo bardziej obniżamy jeszcze koszt per bit i to tak naprawdę jest coś, co powinno nam te technologie wspierać. Największą zaletą otwartych sieci optycznych jest ich elastyczność
i skalowalność. W tradycyjnym modelu jesteśmy trochę uzależnieni od rozwiązań rozwiązań technologicznych jednego wendora, ponieważ no, musimy brać od niego komponenty i działać w jego roadmapie. Problematyczne też staje się łańcuchy dostaw związane z dostępem do elementów. Nie tak dawno mieliśmy przykład, że przez COVID-a nasze łańcuchy, czyli ten element dotyczący dostawy elementów poszczególnych, no, był przerwany, mieliśmy problem z dostępnością do urządzeń, co może powodować, że całe utrzymanie infrastruktury może być w pewien sposób zagrożone. Druga kwestia jest związana z konsolidacją rynku. Widzimy, że coraz częściej firmy są przejmowane przez innych. Cisco wykupił Akację, Nokia niedawno przejęła Infinerę. Powoduje to, że jeżeli wybieramy jakąś nową technologię do naszej sieci lub ją utrzymujemy, może ten dostęp być ograniczony bądź wręcz zerwany. Wyobraźmy sobie, że mamy możliwość wyboru poszczególnych technologii i poszczególnych elementów, niezależnie od tego, od danego operatora i łączenia ich w jednym systemie zarządzania. I teraz przykładowo, zamiast wymieniać całą architekturę sieci bądź ją poszczególne elementy, mamy możliwość dokupienia po prostu modułów optycznych, RODM-ów, wzmacniaczy czy innych elementów i łączenia je w jednym systemie zarządzania. I na koniec jeszcze kwestia związana z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na transmisję danych, który wynosi według analiz około 30% rok do roku w ujęciu globalnym. Na brzegach sieci nawet jest to troszeczkę większy ruch. Jest to niesamowita możliwość wzrostu, jeśli chodzi od strony operatora i stabilizacji biznesowej. Niemniej wymaga również od operatorów, od was, dostosowania się do pewnych trendów rynkowych. Nie będzie to odkrywcze, że driverem tych zmian są też koszty. Koszty utrzymania sieci, koszty jej rozwoju, koszty implementacji nowych rozwiązań. I to podejście otwartych sieci optycznych, te wyliczenia, które mamy bazując już na kilku latach, odkąd te rzeczy są wdrażane, te rozwiązania są wdrażane, pokazują, że jesteśmy w stanie oszczędzać zarówno na CAPEX-ie, jak i OPEX-ie. Jednym z liderów we wdrażaniu otwartych sieci optycznych jest firma AT&T, która w okolicach 2016 roku już wtedy zdecydowała się na wdrożenie całej sieci liczącej blisko 100 węzłów, bazując na optycznych whiteboxach. To rozwiązanie pozwala, dzięki standaryzacji, dzięki standardowi OpenRADM, pozwala instalować na dwóch końcach nawet tego samego linku optycznego urządzenia, te optyczne whiteboxy, które pochodzą od dwóch różnych producentów. Dobrze wiemy, że w tradycyjnych sieciach DWDM-owych niemal 70% kosztów inwestycyjnych nie pochodzi z warstwy optycznej, ale pochodzi z warstwy tej już transportowej, czyli transponderów, muxponderów, które instalujemy na działających połączeniach. I tutaj też bardzo istotne jest to, że wprowadzenie otwartych sieci optycznych pozwala nam zoptymalizować również ten parametr. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, mając otwartą sieć, nie mamy vendor locka, możemy sobie na bardziej konkurencyjnym rynku wybrać konkretne transpondery, które będą nam działały, a możemy też pójść krok dalej, czyli możemy w ogóle nie instalować transponderów, bo jeżeli mamy wszystko zintegrowane w domenie SDN-owej, to możemy wręcz zainstalować bezpośrednio transceivery już w urządzeniach sieciowych, czyli wdrożyć technologię IP over DWDM. Analizy przeprowadzone na rynku przez Analysys Mason w 2024 roku wśród operatorów, którzy zdecydowali się na wdrożenie otwartych sieci optycznych, pokazują, że średnie oszczędności na kosztach operacyjnych z wdrożenia tego i automatyzacji powodują oszczędności rzędu 56%. Interoperacyjność i standaryzacja to kolejny ważny aspekt otwartych sieci optycznych. Standardy takie jak OpenZR Plus i OpenRADM powodują, że możemy zarządzać naszymi sieciami w sposób zautomatyzowany i jednolity w całej strukturze. I dla przykładu OpenRADM to standard, który pozwala nam na multioperacyjność
na łączach optycznych. Pozwala nam na łączenie różnych technologii transmisyjnych w naszej infrastrukturze. Z drugiej strony OpenZR Plus to standard, który nam pozwala na przesyłanie dużych pakietów danych na bardzo duże odległości i w ten sposób elastyczne podchodzenie do infrastruktury. Warto też wspomnieć o standardzie Transport API, który jest rozwiązaniem software'owym, które pozwala nam na zarządzanie warstwą transmisyjną w sposób zdefiniowany. Dzięki temu możemy dynamicznie podchodzić do zarządzania całą infrastrukturą transmisyjną. Żeby te sieci otwarte dało się zbudować, tak naprawdę potrzebujemy dwóch rzeczy: dezagregacji i kontrolera SDN-owego. Dezagregacja to jest oddzielenie właśnie warstwy software'owej od urządzeń i kontrolera SDN-owego, który tym wszystkim będzie zarządzał. Żeby kontroler SDN-owy mógł zarządzać tymi naszymi oddzielonymi od softu urządzeniami, potrzebujemy tutaj standaryzacji i tutaj chociażby to, co wspomniał Łukasz, Transport API pomaga nam w tym, żebyśmy byli w stanie tymi urządzeniami sensownie zarządzać i budować te rozproszone, zdezagregowane sieci optyczne, instalując urządzenia od dowolnego wendora. Przepraszam. Dobrze. Kolejnym aspektem jest technologia IP over DWDM. Wspominaliśmy o niej niejednokrotnie. Jest to technologia, która pozwala nam na rozgraniczenie warstwy IP i pozwala na transmisję po warstwie DWDM-owej, transmisyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie usunąć z naszej sieci część sprzętu, jedną warstwę sprzętową i de facto skurczyć wszystkie parametry transmisyjne do jednego modułu optycznego w postaci koherentnej transmisji. Dzięki temu nie dość, że mamy oszczędności związane z samą infrastrukturą, ale też przyspieszamy działanie na linii, ponieważ pozbywamy się fizycznych elementów. I dla przykładu firma Verizon pozwoliła, dzięki zastosowaniu technologii IP over DWDM, pozwoliło jej to na przyspieszenie swojej infrastruktury o 40%, jednocześnie ograniczając koszty operacyjne o 15%. Wiadomo, że te dane dla każdego operatora będą trochę inne, bo co do zasady nie ma dwóch takich samych systemów transmisyjnych. Natomiast ważne jest to, że jesteśmy w stanie ograniczyć koszty OPEX-owe związane również z zużyciem energetycznym, ponieważ mamy mniej elementów sieci, z emisją cieplną oraz zajętością miejsca fizycznych data center, czyli nasz carbon footprint będzie zdecydowanie lepszy, czyli stajemy się ekologiczni. Aby to wszystko było możliwe, potrzebujemy standaryzacji i standaryzacją, która wspiera otwarte sieci optyczne, de facto jest OpenRADM i OpenZR+. Standard OpenRADM powstał w ramach inicjatywy MSA i jest to standard, który powstał z potrzeby przeciwdziałania takiemu trendowi jak vendor lock, czyli blokowaniu współpracy między vendorami. Powstał on z potrzeby operatorów, którzy chcieli w bardziej konkurencyjny sposób budować swoje sieci. Standard jest datowany na 2016 rok. Cieszy się bardzo dużą popularnością wśród operatorów, bo nie tylko pozwala im mieszać w obrębie jednej sieci urządzenia wielu dostawców, ale pozwala im również szybciej wdrażać innowacje. Kolejnym standardem, który wspiera otwarte sieci optyczne, jest OpenZR+. Jest to standard, który jest znacznie nowszy, gdyż ten datowany jest na 2020 rok. Jest to standard, który powstał tak naprawdę z potrzeby rozwinięcia tego, co przynosił standard OIF-400ZR, z zachowaniem elastyczności i optymalnych kosztów, jeżeli chodzi o transmisję 400-gigową. To, co jest bardzo istotne, standard OIF bazował na dystansie do 120 km, natomiast standard OpenZR+ wydłuża znacznie ten dystans, dokładając możliwość wyboru metody korekcji błędów, czy też modulacji po stronie liniowej. Są to bardzo istotne rzeczy w rozwoju otwartych optycznych sieci. Istotnym faktem jest również to, że standard OpenZR+ wprowadza interoperacyjność również posiadając inne form faktory interfejsów.
Czyli możemy mieć moduł OpenZR Plus zarówno w postaci QSFP-DD i w postaci interfejsu OSFP i te interfejsy będą ze sobą interoperacyjne po stronie optycznej, co stanowi idealny podkład dla rozwiązań chociażby IP over DWDM czy innych rozwiązań, gdzie mamy styk domeny optycznej z domeną IP. Tym sposobem te dwa standardy, OpenRADM i OpenZR Plus, stanowią bardzo silny fundament otwartych sieci optycznych i pozwalają operatorom nie tylko obniżać koszty, ale również być bardziej elastycznymi i szybciej wdrażać innowacje w swoich sieciach. Model Young i NetConf to kolejne narzędzia, które znacząco ułatwiają zarządzanie w otwartych sieciach optycznych. Young to język programowania, który pozwala nam na standaryzację definiowania konfiguracji sieci. Z kolei NetConf to jest protokół komunikacyjny, który pozwala nam na łączenie naszych urządzeń z systemami zarządzania i dynamiczne stosowanie nowych konfiguracji. Natomiast, żeby zrozumieć innowacyjność tych narzędzi, cofnijmy się trochę w czasie i zastanówmy się, jak do tej pory tradycyjnie konfigurowaliśmy nasze urządzenia. Tutaj de facto są dwa sposoby, które były wykorzystywane. Jeden to jest CLI, czyli Command Line Interface. Z drugiej strony mieliśmy protokół SNMP, czyli Simple Network Management Protocol. Natomiast obydwie te metody mają pewne wady. CLI, czyli interfejs wiersza poleceń, co do zasady różnie się nim zarządza w zależności od producenta. Przez to, mając w naszej sieci różnych vendorów, musieliśmy tworzyć oddzielne logiki analizy struktury danych, co powodowało, że wymagało to od nas więcej czasu, więcej podejścia. To właśnie przez ten brak standaryzacji w CLI utarło się pojęcie Cisco-like, ponieważ Cisco było pewnym liderem technologicznym w dziedzinie, więc zasadniczo ono stało się takim niepisanym standaryzatorem tej technologii. Dodatkowo struktura i składnia CLI jest podatna na zmianę przy zmianach hardware'owych czy software'owych, co powoduje, że nasze konfiguracje są niestabilne i niestałe. Z drugiej strony SNMP również ma pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest sam protokół transportu, którym jest UDP, który jak wiemy nie jest do końca bezpieczny. Sama kwestia bezpieczeństwa tego standardu jest podważalna, mimo tego, że wprowadzono SNMP wersji trzeciej, które pozwala nam na zabezpieczenie hasłem tej transmisji, niemniej nie rozwiązało to do końca tego problemu. Dodatkowo brak standaryzacji bazy MIP powoduje, że producenci mogą tworzyć swoje własne konfiguracje i przez to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby siecią SNMP zarządzać w zależności od urządzeń w różny sposób. Brak wyraźnego podziału pomiędzy danymi konfiguracyjnymi a danymi monitorowania, które są wszystkie, powiedzmy, wrzucone do jednego worka, powoduje, że operatorzy muszą wykonywać dodatkową pracą w celu sortowania tych rozwiązań. I teraz wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na automatyzację i standaryzację, szczególnie w kontekście zdefiniowanych sieci programowo SDN, podejście wymagane do nowych metod konfigurowania i programowania wymusza na nas, żeby nowe metody pozwalały na programowalny interfejs urządzenia, żebyśmy mieli możliwość rozdzielenia tych danych transmisyjnych od monitorowania, żebyśmy mogli konfigurować nie tylko urządzenie, ale również usługi na tych urządzeniach i mieli możliwość zintegrowanej kontroli błędów. Wszystkie te elementy, o których właśnie wspomniałem, są zaimplementowane w nowym standardzie, czyli właśnie w NetConfie i modelu Young, przez organizację IETF. Jeszcze taka jedna uwaga na koniec. Sam skrót Young nie pochodzi od inżyniera, który to wymyślił, tylko jest to skrót od Yet Another Next Generation, czyli inżynier, który wpadł na tą nazwę, musi mieć ciekawe poczucie humoru.
Kolejny aspekt to są rzeczy związane z automatyzacją i optymalizacją sieci. I te rzeczy, które pojawiły się na tym slajdzie, jak automatyzacja, przerzucanie na ścieżki zapasowe, routing and spectrum assignment, który pozwala zoptymalizować koszty, to nie są rzeczy odkrywcze. To są rzeczy, które bardzo dobrze znacie z rozwiązań single vendorowych. Natomiast dużym wyzwaniem w tego typu podejściu jest to, że bazując na sieci single vendorowej, praktycznie każdy operator ma trzy czy dwie sieci single vendorowe. To znaczy, że na styku między tymi sieciami żaden z tych mechanizmów automatyzacji, optymalizacji, przyspieszenia, wdrożenia nie działa. Tam jest głowa inżynierów, tam jest data, baza danych chodząca, tak, bo wszystko to mamy w głowach i to często kilku inżynierów, gdzie co możemy spiąć, jak to możemy zrobić i często nawet jakieś węzły pośrednie, na których możemy dostosować przejście z jednego systemu do drugiego, żeby to optymalnie wykorzystać. I to jest coś, co zmienia się w podejściu, gdzie mamy zdezagregowane sieci, gdzie mamy kontroler SDN-owy, który tym wszystkim może zarządzać. Bo tutaj niezależnie od tego, czy ten węzeł jest zbudowany przez wendora A, B czy C, możemy całością sieci zarządzać w analogiczny sposób i optymalizować. To też daje nowe światło na telemetrię i monitoring całej sieci i pozwala w zupełnie inny sposób przewidywać to, co się z siecią może zdarzyć i tym samym minimalizować potencjalne czasy przestoju sieci. Dobrze, to powiedzmy sobie teraz, jakie mamy korzyści z wprowadzenia otwartych sieci optycznych. No, pierwszym, najważniejszym jest możliwość podejścia do nowych rozwiązań technologicznych w sposób dużo prostszy. Nie jesteśmy uwiązani jednego wendora, nie musimy być zmuszeni do kupowania od niego wszystkich elementów, czyli de facto, jeżeli pojawi się nowa technologia, która bardziej odpowiada naszej infrastrukturze, jest ona dla nas bardziej dostępna i możemy ją wdrażać. Koszty związane z oszczędnością operacyjną, no, też są bardzo ważne, więc dają też duże pole do manewru. Natomiast odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, co właściwie ta otwartość sieci znaczy, czym to jest zdefiniowane. I od razu powiem, że to nie jest kwestia, że w tym momencie będziemy mogli zbijać cenę poszczególnych elementów, powołując się na to, że możemy te elementy pozyskać od innego producenta. No, to nie jest ta kwestia otwartości. Tutaj chodzi przede wszystkim o innowacyjność w naszej sieci, ponieważ innowacyjność zawsze będzie lepszym driverem niż oszczędność kosztowa kiedykolwiek. I teraz takim przykładem może być moduł 100 giga koherentny, gdzie jak wiemy, lasery 100 gigowe są znacznie droższe od laserów 10 gigowych. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania koherentne, to one dają nam znacznie lepsze parametry torów optycznych i potrafią nadawać na znacznie większe odległości niż dziesiątki kiedykolwiek mogą. I to jest właśnie ta kwestia innowacyjności. Ta rosnąca popularność otwartych sieci optycznych na pewno przyniesie pewne przetasowania na rynku i spowoduje, że na rynku pojawią się zarówno wygrani, jak i przegrani. Naszym zdaniem beneficjentem tej całej zmiany z pewnością będą operatorzy, którzy po pierwsze zyskają możliwość optymalizacji kosztowej, po drugie zyskają dużo większą elastyczność w wyborze komponentów do sieci, a po trzecie skrócą sobie czas wdrażania innowacyjnych rozwiązań. To wszystko przyczyni się do tego, że jeszcze lepiej będą w stanie adresować rosnące potrzeby rynku. To mamy jednego zwycięzcę. Naszym zdaniem listę zwycięzców poszerzy gama producentów optycznych whiteboxów, które idealnie będą się w tą domenę SDN-ową, optyczną wpisywać. Być może pojawią się tam również bardzo specjalizowani dostawcy sprzętu, specjalizowani dostawcy komponentów, którzy dzisiaj często schowani są za wielkimi nazwami, bo tam dostarczają te komponenty, które opakowane z ładnym logo pojawiają się w naszej sieci. Zapewne nie każdy operator zdecyduje się na budowę kontrolera SDN-owego własnymi zasobami i to może być
kolejny obszar, gdzie pojawią się firmy, które takie rozwiązanie, takie kontrolery SDN-owe będą dostarczać. Naszym zdaniem najbardziej zagrożona jest pozycja tradycyjnych dostawców rozwiązań, gdyż oni niejako tracąc kontrolę nad tym całym fragmentem sieci, który mieli dzisiaj, najprawdopodobniej stracą też poziomy marżowe, które dzisiaj są w stanie generować. Kto jest beneficjentami tej technologii i gdzie one się już znajdują? Podzieliliśmy tutaj klientów na takie trzy grupy. Pierwsza z nich to są duzi dostawcy treści typu Microsoft, Google, Amazon, Facebook. Są to firmy, które ze względu na bardzo duże dane, którymi zarządzają i specyficzny rodzaj usług, które wykonują, bardzo często decydują się na własny rozwój zarówno hardware'u, jak i software'u. Czyli de facto oni, nawet nie nazywając tego otwartymi sieciami optycznymi, wykorzystują to podejście. Drugą grupą są dostawcy telekomunikacyjni, tacy jak AT&T, o których wspomniał Marcin, czy NTT. Ze względu na bardzo duże odległości, które potrzebują, czym wymuszają na nich transmisje optyczne pomiędzy lokalizacjami, no, standard Open RODM jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala im na multiwendorowość i podchodzenie do różnych grup produktowych w różnych częściach swojej infrastruktury w różnym czasie. I ostatnią grupą są firmy telekomunikacyjne, takie jak Orange czy Telefonica, którzy również wchodzą w nowe standardy, które zaczynają się utrwalać i które dają znaczące efekty zarówno dla nich jako wykonawców usług, jak dla ich klientów. Otwarte sieci optyczne to nie tylko trend, który obserwujemy w domenie optycznej. Open networking to dużo większe zagadnienie i widzimy też, że ten trend optyczny podąża za trendem, który znamy chociażby z technologii RAN-owych, z technologii IP, z technologii dostępowych, gdzie to słowo open zaczyna pojawiać się coraz częściej. To, co przedstawiliśmy na naszej dzisiejszej prezentacji, to nasz punkt widzenia, to informacje, które zebraliśmy z rynku, to statystyki czy analizy, które są dostępne. I chcemy, żeby to było wstępem tak naprawdę do debaty, na którą już teraz serdecznie zapraszamy, a która będzie po przerwie lunchowej. I tam postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy otwarte sieci optyczne to rewolucja w zarządzaniu kosztami, czy też szansa na nowe rozdanie dla dostawców. Dziękujemy bardzo.